Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <mumbles> papam Wymiary życia konsekrowanego. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 26 października 1994 roku. W poprzednich katechezach mówiłem wielokrotnie o radach ewangelicznych, które w życiu konsekrowanym przyjmują formę ślubów albo przynajmniej zobowiązań: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Nabierają one pełnego znaczenia w kontekście życia całkowicie poświęconego Bogu, w jedności z Chrystusem. Jakże wymowny jest przysłówek całkowicie, którym posłużył się święty Tomasz Zakwinu, dla ściślejszego określenia istotnej wartości życia zakonnego. Religia jest cnotą, która skłania do ofiarowania czegoś dla kultu i służby Bożej. Dlatego też przez antonomazję nazywamy religiozi, zakonnikami, tych, którzy poświęcają się całkowicie służbie Bożej, gdyż oddali się Bogu jako całopalna ofiara. Jest to koncepcja zaczerpnięta z tradycji ojców, zwłaszcza z pism św. Hieronima oraz św. Grzegorza Wielkiego. Sobór Watykański II, powołując się na Świętego Tomasza Zakwinu, Przejmuje jego doktrynę i mówi o ścisłym i doskonałym poświęceniu się Bogu, które pogłębia konsekrację chrzcielną i dokonuje się w stanie zakonnym poprzez śluby rad ewangelicznych. Trzeba zauważyć, że w tej konsekracji ludzki wysiłek nie odgrywa pierwszoplanowej roli. Inicjatywa pochodzi od Chrystusa, który prosi o dobrowolne przyjęcie przymierza przez pójście za Nim. To On, przyjmując na własność osobę. Konsekruje ją. Według Starego Testamentu Bóg sam konsekrował osoby i rzeczy, przekazując im w jakiś sposób własną świętość. Nie trzeba tego rozumieć w tym znaczeniu, jakoby Bóg wewnętrznie uświęcał osoby, a tym bardziej rzeczy, lecz w tym sensie, że przejmował je na własność i przeznaczał do bezpośredniej służby sobie. Przedmioty święte były przeznaczone do kultu bożego i dlatego można było ich używać tylko w obrębie świątyni i dla potrzeb kultu, a nie dla celów świeckich. Na tym polegała sakralność przypisywana rzeczom, których nie mogły dotykać ręce niepoświęcone. Jak na przykład stało się z Arką Przymierza lub kielichami świątyni jerozolimskiej, sprofanowanymi przez Antiocha Epifanesa, o czym czytamy w pierwszej księdze Machabejskiej, rozdział pierwszy, werset 22. Ze swej strony naród izraelski był święty jako własność Pana, Segullach, osobisty skarb władcy. I dlatego miał charakter sakralny. By porozumiewać się z tym Segullach, Bóg wybierał sobie rzeczników, mężów Bożych, proroków, którzy mieli przemawiać w jego imieniu. Uświęcał ich poprzez więź zaufania i szczególnej przyjaźni, jaką z nimi utrzymywał, i dlatego niektóre z tych osób zyskały miano przyjaciół bożych. Nie istniała jednak żadna osoba, ani środek, lub narzędzie instytucjonalne, które dzięki własnej wewnętrznej mocy mogłoby przekazywać świętość Boga, nawet ludziom najbardziej do tego predysponowanym. Na tym miała polegać wielka nowość chrześcijańskiego chrztu dzięki któremu wierzący mają serce prawe i zostają wewnętrznie obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. Istotnym elementem prawa ewangelicznego jest łaska, czyli żywotna moc usprawiedliwiająca i zbawiająca, jak wyjaśnia święty Tomasz w ślad za świętym Augustynem. Chrystus przyjmuje osobę wewnętrznie na własność już w chrzcie, poprzez który rozpoczyna swoje działanie uświęcające, konsekrując ją i budząc w niej potrzebę udzielenia odpowiedzi, którą on sam umożliwia dzięki swej łasce na miarę psychofizycznych, duchowych i moralnych zdolności jednostki. Suwerenne panowanie sprawowane przez łaskę Chrystusową w konsekracji. Nie pomniejsza wcale dobrowolności odpowiedzi na wezwanie, ani wartości i wagi ludzkiego zaangażowania. Staje się to szczególnie widoczne w powołaniu do praktyki rad ewangelicznych. Wezwaniu Chrystusa towarzyszy łaska, która wywyższa osobę ludzką, obdarzając ją zdolnościami wyższego rzędu, by mogła iść drogą rad. Oznacza to, że w życiu konsekrowanym następuje rozwój osobowości ludzkiej, której dar Boży nie krępuje, ale podnosi ją na wyższy poziom i nadaje jej nową wartość. Człowiek przyjmujący wezwanie i wybierający drogę rad ewangelicznych spełnia podstawowy akt miłości Boga, jak czytamy w konstytucji Lumen Gentium soboru watykańskiego II. Celem ślubów zakonnych jest osiągnięcie szczytu miłości miłości pełnej ślubowanej Chrystusowi za sprawą Ducha Świętego a za pośrednictwem Chrystusa ofiarowanej Ojcu stąd wypływa wartość ofiary i konsekracji profesji zakonnej którą we wschodniej i zachodniej tradycji uważa się za baptismus flaminis jako że Duch Święty pobudza serce człowieka do wiary w Boga do kochania go oraz do żalu za własne grzechy Tę koncepcję swoistego drugiego chrztu przedstawiłem w adhortacji apostolskiej redempcjonistonum. Donum. Profesja zakonna zakorzeniona na sakramentalnym podłożu chrztu jest nowym zanurzeniem w śmierć Chrystusa. Nowym poprzez świadomość i wybór. Nowym poprzez miłość i powołanie. Nowym. Poprzez nieustanne nawrócenie. Owo zanurzenie w śmierć sprawia, że pogrzebany wraz z Chrystusem człowiek wkracza w nowe życie jak Chrystus. W Chrystusie Ukrzyżowanym znajduje swą integralną podstawę konsekracja Chrztu i z kolei profesja rad ewangelicznych, która wedle słów Soboru Watykańskiego II stanowi jakąś szczególną konsekrację. Konsekracja ta jest równocześnie śmiercią i wyzwoleniem. Święty Paweł pisze: "Umarliście dla grzechu, a tę śmierć nazywa równocześnie wyzwoleniem z niewoli grzechu". Nade wszystko jednak konsekracja zakonna na sakramentalnym gruncie chrztu świętego stanowi nowe życie dla Boga w Jezusie Chrystusie. Tego rodzaju życie jest doskonalsze i zbiera obfitsze owoce łaski chrztu. Ponieważ wewnętrzne zjednoczenie z Chrystusem, dokonane we chrzcie, staje się tu pełniejsze. Przykazanie miłowania Boga z całego serca, obowiązujące wszystkich ochrzczonych, jest zachowywane w całej pełni dzięki miłości ślubowanej Bogu przez rady Ewangeliczne. Jest to szczególna konsekracja, głębsza konsekracja na służbę Bożą, z nowego i szczególnego tytułu. Nowa konsekracja, której nie można uważać za implikację lub logiczną konsekwencję chrztu. Chrzest nie musi prowadzić do celibatu i wyrzeczenia się dóbr materialnych w duchu rad ewangelicznych. Natomiast w konsekracji zakonnej dochodzi do głosu powołanie do szczególnego rodzaju życia, któremu towarzyszy niepowtarzalny dar charyzmatu, udzielany tylko niektórym, jak stwierdza Jezus. Gdy mówi o dobrowolnym celibacie. Jest to więc suwerenny akt Boga, który w sposób wolny wybiera, powołuje i wskazuje drogę, związaną niewątpliwie z konsekracją chrzcielną, ale jednak od niej odrębną. W sposób analogiczny można powiedzieć, że profesja rad ewangelicznych rozwija konsekrację dokonaną w sakramencie bierzmowania. Jest to nowy dar ducha świętego udzielany tym, Którzy mają prowadzić czynne życie chrześcijańskie, podejmując ściślejszą współpracę i służąc Kościołowi, by przez praktykę rad ewangelicznych, przynosić nowe owoce świętości i apostolstwa, większe niż te, jakich wymaga konsekracja dokonana w bierzmowaniu. Również sakrament bierzmowania i związany z nim aspekt duchowej walki chrześcijańskiej i apostolatu, Leży u podstaw życia konsekrowanego. W tym sensie słusznie wskazuje się na skutki chrztu i bierzmowania w konsekracji związanej z przyjęciem rad ewangelicznych i rozpatruje życie zakonne ze swej natury charyzmatyczne w kontekście ekonomii sakramentalnej. W tej perspektywie można także zauważyć, że w życiu kapłanów zakonnych również sakrament święceń przynosi owoce. W praktyce rad ewangelicznych, stawiając wymóg głębszej przynależności do Pana. Śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa zmierzają do konkretnego urzeczywistnienia tej przynależności. Związek rad ewangelicznych z sakramentami chrztu, bierzmowania oraz kapłaństwa pomaga ukazać, jak kluczowe znaczenie ma życie zakonne dla wzrostu świętości Kościoła. Pragnę więc zakończyć, zapraszając do modlitwy, usilnej modlitwy, by Pan udzielał coraz obficiej daru życia konsekrowanego Kościołowi, który ma być święty zgodnie z jego zamysłem i ustanowieniem.